Budzimy się o świcie i przed dalszą podróżą przygotowujemy szybkie śniadanie. Choć dzisiejsza trasa jest nieco krótsza, jednak już przed 8 rano jesteśmy w drodze. Po drodze mijamy suche, wypalone tereny, spuściznę pożaru, który był tutaj 8 miesięcy temu. Natomiast wzdłuż koryt wyschniętych strumieni rosną drzewa eukaliptusowe. Około południa przybywamy do kempingu przy wąwozie Hugh. Zaopatrzamy się w wodę ze zbiornika i ruszamy w dalszą drogę. Tutaj sprawy zaczynają się nieco komplikować. Wchodzimy w wąwóz i następne 3 km musimy przejść po piasku lub ostrych kamieniach. Tak więc tempo marszu jest zdecydowanie wolniejsze, a słońce praży nieubłaganie. Po drodze, od czasu do czasu, napotykamy na małe oczka wodne, które stanowią oazy dla nieco bardziej bujnej roślinności. Większe oczko wodne znajduje się na końcu wąwozu. Można się tu ochłodzić po trudach podróży. Po wyjściu z wąwozu wspinamy się na Rocky Saddle, niewielkie wzniesienie, skąd mamy rozległe widoki na dolinę Linear Valley, którą będziemy przemierzać przez resztę dnia. Pod wieczór zachodzimy na nasze miejsce kempingowe Fringe Lily Creek. Przychodzi czas na posiłek i odpoczynek po dniu podróży.